Witam was serdecznie, bracia i siostry. To zawsze taki wielki przywilej jest, że mogę stać w takim miejscu i dzielić się Bożym słowem. Kiedy czytam Ewangelii Jana, czytam, że na początku było słowo. A później przychodzi ten fragment, który mówi, że wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Nasze myśli wędrują więc do stworzenia świata, podczas kiedy również powinniśmy pomyśleć o tym, że nic, co ma Boże imię, na sobie nie powstaje bez Słowa Bożego. Nic duchowego, łącznie z wzrostem duchowym zboru, nie powstanie bez Słowa Bożego. Słowo Boże jest fundamentem naszego wzrostu, naszego życia chrześcijańskiego, naszej służby jest wszystkim tym, co potrzebujemy i czasem trzeba stracić wszystko w życiu, żeby zrozumieć, że Chrystus jest wszystkim. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ileż to razy spotykamy się, z takim wezwaniem w Nowym Testamencie. Wszyscy mamy uszy, ale czy wszyscy robimy z nich dobry użytek? Pozwalamy, aby wpadały w nas rzeczy, które być może w ogóle nie powinny tam wejść. Coraz większym i częstszym problemem. Pośród wielu ludzi jest stopniowa, stopniowo postępująca utrata słuchu. Przyczyną, jak wiemy, jest życie w hałasie. Jeszcze do niedawna zwykłe codzienne natężenie dźwięków no, nie było tak wysokie, aby sprawiało to jakiś problem. Ale problem wzrasta wraz z rozwojem cywilizacji. Tracimy słuch. Coraz trudniej jest znaleźć miejsce, gdzie ilość bodźców dźwiękowych jest niska. Styl życia, społeczeństwa naszego zmusza coraz większą ilość ludzi do codziennego, niemal całodobowego mierzenia się z hałasem. Nawet miejsca stosunkowo kiedyś spokojne, pod wpływem rozwoju miast, transportu. Nowych technologii, nawet turystyki, już nie są tak spokojne, wprost przeciwnie, oblegane, głośniejsze. Nie zwracamy uwagi na to, że od pewnego czasu telewizor gra głośniej niż zwykle. Nie zauważamy tego, że codziennie, nawet przez kilka godzin, mamy styczność z głośnymi urządzeniami. Coraz więcej rozmawiamy przez telefony, słuchamy muzyki, często za pomocą słuchawek, aby nie przeszkadzać innym. Dojazd do domu, no cóż, zatłoczone drogi, postoje w korkach, włączone radio, włączone CB radio, klaksony na drogach, w pracy, w szkole, hałas. Nie, nawet nie zauważamy tego, że pewnego dnia musimy poprosić naszego rozmówcę o to, by powtórzył jeszcze raz to, co przed chwilą powiedział. No przecież on zbyt cicho to powiedział, hałas codzienność naszego życia, co trzeci Polak ma problemy ze słuchem, ponad połowa traci cierpi na niedosłuch. Takie są badania. A my jako chrześcijanie czy potrafimy korzystać właściwie ze swojego słuchu? Czy szukamy błogosławieństwa ciszy? W rozwijającym się w takim tempie świecie człowiek nie tylko może utracić ten fizyczny słuch. Ale również może stępić duchową zdolność usłyszenia Pana, a tym samym pozbawić siebie kierownictwa Bożego albo w znacznym stopniu je ograniczyć. Wielką potrzebą chrześcijanina XXI wieku jest móc słyszeć. Ale by to było możliwe, potrzebuję uciszyć się przed Panem. Właściwie trzeba by powiedzieć, że dla niejednego człowieka jest to tak wielki wysiłek, aby w ogóle miał coś takiego, co nazywamy cichym czasem z Bogiem. Chociaż Biblia ściśle nie używa tego sformułowania, to jednak wiemy, że to ono nie wynika z tradycji, ale z obserwacji różnych tekstów Bożego słowa. Stąd mówimy o potrzebie posiadania cichego czasu z Bogiem czyli takiej chwili w ciągu dnia, którą całkowicie zarezerwujesz dla Boga. To jest chwila, którą spędzisz z Bogiem, by Go lepiej poznać, przez Słowo i modlitwę. Tu nawet nie chodzi o to, by zrobić jakieś głębokie studium Bożego Słowa. Jak to niektórzy mówią, na drobne części rozłożyć na czynniki pierwsze jakiś fragment, pisma takie studium to w ogóle jest inny czas. I cichy czas, a takie studium to zupełnie dwie odrębne dziedziny naszego chrześcijańskiego życia. Cichy czas po prostu mamy spędzić z Panem. I gdy Biblia mówi o potrzebie ciszy, to doskonale wiemy, że nie tylko chodzi o relację z Panem, ale też chodzi o charakter człowieka. O sposób jego życia. O to Czytamy w Kazaniu na Górze, zostały takie słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa, czytamy błogosławieni cisi. Był taki czas, wybaczcie, jeśli uważacie, że się mylę, był taki czas, gdy chrześcijan określano mianem cichych. Ale to było dawno temu. Chrześcijanie byli znani z cichości. Brali sobie do serca wskazania apostołów, a na przykład Paweł zalecił, aby wierzący gorliwie się starali prowadzić żywot cichy. pierwszy Tesalniczan, czwarty rozdział, 11 werset. W drugim liście do Tesalniczan mówi, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. W liście do Tymoteusza mówi, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli. W odniesieniu do kobiet ten sam Paweł mówi: kobieta niech się uczy w cichości. W Biblii cichość jest chwaloną i pożądaną cechą kobiet. Apostoł Piotr mówi: ozdobą waszą niech będzie niech nie będzie to co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty, strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który Jedynie ma wartość przed Bogiem, albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, trzeci do piątego wersetu. Łagodny i cichy duch to cecha, która ma wartość przed Bogiem, a słowo jedynie najprawdopodobniej wyklucza wszystko inne, co mogłoby konkurować z taką wartością. Tak zdobiły się prawdziwe święte kobiety. Ozdoba przecież jest czymś widocznym, czymś eksponowanym, czymś, na co chcielibyśmy, aby zwracano uwagę. To ważne, w jaki sposób chcemy zwrócić na siebie uwagę. Ozdoba to coś zauważalnego, to coś cennego, eksponowanego. Świat zaś jest pełen ludzi, kobiet, mężczyzn przebojowych, ludzi sukcesu, ludzi głośnych, zwracających uwagę. Tym, co jest zewnętrzne, tym, co nie ma znaczenia dla Boga. Lecz trudno w tym świecie znaleźć takie osoby, które szczyciłyby się w swoim wnętrzem jako ozdobą. A Bogu nie mogę zaimponować tym, co jest zewnętrzne, tym, co w ludziach na tym świecie robi wrażenie. Bóg szuka ozdób wewnątrz nas. Cichość, czy też łagodność, bo te słowa w Biblii są pokrewne sobie, to jest poszukiwana cecha w życiu każdego człowieka. To jest ogromna wartość przed Bogiem. Nie tylko w odniesieniu do kobiet chciałbym to wyraźnie zaznaczyć, ale dodam, że chodzi również o mężczyzn. <laughs> Oto podstawa tego myślenia. Paweł do Tymoteusza pisze, napomina, mówi. Ale Ty, człowiecze Boże, unikaj tego, a zabiegaj już sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Pierwszy Tymoteusza, szósty rozdział, jedenasty wers. Po coż mężczyźnie łagodność? Na przykład po to, żeby umiał krągłym napominać w duchu łagodności, a więc spokojnie, bez niepotrzebnego wybuchu emocji, bez, bez jakiegoś zgiełku, hałasu, w cichości. Greckie słowo, a pierwotnie Nowy Testament napisany został w Grecji, greckie słowo Nowego Testamentu używane na określenie osób cichych, mówi o kimś wewnętrznie spokojnym, wyciszonym, przynoszącym pokój, o kimś łagodnym, o kimś cierpliwym, o takim ciepłym, serdecznym usposobieniu. Podobne skojarzenia też przynosi nam Stary Testament. Posłuchajcie: Psalm 131, werset 2. Zaiste uciszyłem i uspokoiłem moją duszę, jak dziecię odstawione od piersi u swej matki, tak we mnie spokojna jest dusza moja. W kontraście do tego o ludziach żyjących bez Boga, Stary Testament mówi: że są jak morze niespokojne, którego nie można uciszyć. Jeremiasz 49, rozdział 20. Trzeci werset. Lud, który sprzeciwia się Panu i żyje w grzechu, nazwany jest ludem, który wzgardził cicho płynącymi wodami sylowe. Jak więc możemy stać się takimi cichymi ludźmi? Jak możemy posiadać takie wnętrza, na które reaguje Bóg, które podobają się Bogu, które są wartością niezrównaną z czymkolwiek? Otóż możemy to otworzyć. Jest to Ewangelia Mateusza, 11, rozdział 29 werset. Czytamy tam następujące słowa. Weźcie na siebie jarzmo moje i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla serc waszych. Widzimy, jaki jest Pan Jezus. On sam o sobie powiada, jestem cichy i pokorny. Powiedzcie, córce syjońskiej, oto król Twój przychodzi. Do ciebie łagodny jedzie na ośle źrebięciu oślicy podjarzemnej. W Ewangelii Mateusza czytamy takie słowa. Ale wiemy dobrze, że tak jak pokory, tak też cichego usposobienia, w tym hałaśliwym świecie musimy się uczyć. A trzeba się uczyć tego, ponieważ Pan Jezus był łagodny, cichy, pokorny. A możemy się tego uczyć jedynie będąc w społeczności z Nim, posiadając taki czas z Nim. Uczenie się oznacza branie przykładu, naśladowanie, postępowanie tak, jak On postępował. I w języku greckim słowo cichy, jak już wspomniałem, jest pokrewnione ze słowem łagodny. A wiemy przecież, że łagodność to jest jeden z owoców Ducha Świętego, o czym pisze apostoł Paweł w liście do Galacjan, podając listę pewnych wyjątkowych cech. Kiedy więc rozpatrujemy cichość jako cechę charakteru, to wiemy, że potrzebujemy społeczności z Jezusem, bo w inny sposób nie jesteśmy w stanie przynieść owocu. Pan Jezus powiedział, kto trwa we mnie, ten przynosi wiele owocu. Owoc wynikający ze społeczności z Nim jest trwały. A więc cichość może być też trwałą cechą charakteru, a nie czymś okazjonalnym, co mi się przytrafiło. Bez Niego, to znaczy bez Pana Jezusa, jest to niemożliwe do osiągnięcia. Jeśli we mnie trwać będziecie, On powiedział, i słowa moje w Was trwać będą. Cytuję, oczywiście, Jana, 15 rozdział. I spójrzmy, że jak to Słowo przychodzi do naszego życia, przychodzi w społeczności z Nim. Jakub w swoim liście powiada, przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo. Pierwszy rozdział 21 pierwszy wers. Przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo. Zobaczmy, Bóg nie jest gwałtowny, Bóg na nas nie napiera, Bóg nie działał inwazyjnie. Nie podejmował karkołomnych kroków, by nas złamać, przekonać do siebie na siłę, ale przyszedł w cichości i w łagodności, co skruszyło nasze serca. Przyjdźcie do mnie wszyscy, Pan Jezus mówi. Pan Jezus zaprasza każdego. Przyjdźcie, którzy jesteście spracowani i obciążeni. A czymże to jesteśmy w XXI wieku obciążeni? Jest to zaproszenie, wierzę dla wszystkich, którzy żyją, pod presją pracy, pod presją czasu, presją wywiązywania się z terminów, presją różnych ludzi ich oczekiwań, presją różnych obowiązków, presją doczesnych obciążeń, presją zgiełku, presją hałasu. Mamy przyjść do Jezusa. Przyjdźcie i uczcie się ode mnie, mówi Pan Jezus. Lecz początek czerpania nauki zaczyna się dopiero wtedy, kiedy postanawiasz wyciszyć się przed Panem, kiedy ugniesz te swoje kolana, kiedy przyjmiesz taką służebną, pokorną rolę, dobrowolnie, nie z przymusu, tak jak Jezus, który nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, a przecież posiadał wszelkie argumenty, aby zachować tą postać Boga. Cytuję, oczywiście parafrazuje list do Filipian, a jednak dobrowolnie przyjął postać człowieka, postać sługi. Kiedy przyjmujesz tą rolę w swoim życiu, stajesz się wobec wszystkich ludzi sługą, zwłaszcza biednych, chorych, uciskanych, nieszczęśliwych, skrzywdzonych, nieprzystosowanych, pozbawionych nadziei, załamanych, grzesznych. Niezdrowi potrzebują lekarza, ale ci, którzy się źle mają. Ja nie byłbym już pastorem, gdyby wszyscy ludzie byli zdrowi. W ogóle taka rola, ta branża upadłaby. Kościół byłby idealny, doskonały, czyli bylibyśmy w niebie, a jednak jest inaczej. Potrzebujemy siebie nawzajem. Pan Jezus przyszedł do takich ludzi i do takich się udał, aby przynieść dobrą nowinę. I kiedy naprawdę wchodzisz w to jarzmo Chrystusa, a jarzmo, wiemy, że ze Starego Testamentu jest to pewien obraz, i naprawdę jarzmo było zaprzęgiem dla paru wołów, które wykorzystywano w rolnictwie. To w tym obrazie widzimy człowieka, który zaprzęga się, by iść z cichym i łagodnym Jezusem, który z pokorą postanawia służyć wszystkim ludziom. Również tym krnąbrnym, również tym nieprzejednanym, również tym niewdzięcznym. Bo wiecie, że Bóg nigdy nie uzależnił swojego działania od ludzkiej wdzięczności. Ewangelia Łukasza powiada, że mamy być doskonali, jak Bóg jest doskonały. Ale kiedy czytamy kontekst tej wypowiedzi, to widzę, że Bóg również okazuje miłość dla niewdzięcznych, jest dobrotliwy dla niewdzięcznych. Czy ty potrafisz? Czy my potrafimy nie uzależnić swojej roli, życiowej roli, sługi Chrystusowego, od wdzięczności? Jezus przynosi ratunek, wyciąga z grząskiego błata, bo ludzie się źle mają. I w tym wszystkim Jezus jest cichy, pokorny, spokojny, łagodny. I to są wartości, które podobają się Bogu Boże wartości. Człowiek cichy więcej słucha niż mówi. Człowiek cichy chętnie się uczy. Jest bardziej skory, by wysłuchać drugiego, niż mu coś powiedzieć. Nie zakłada, że już wszystko wie, ale im dłużej się uczy, tym bardziej wie, że jeszcze za mało wie. Poznanie nadyma, ale miłość buduje tak Paweł uczył Koryntian w swoim liście ósmy rozdział pierwszy list do Koryntian. Jeśli kto mnie ma, że coś poznał, powiada Paweł, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Dużo pokory trzeba komuś tak bardzo wykształconemu i komuś tak niedoścignionemu, żeby wypowiadać takie słowa: Nie jesteśmy z natury ani cisi, ani pokorni. I to jest prawda. Może nie o was, o mnie na pewno. Więc potrzebujemy zaciągnąć się do szkoły Chrystusa. Weź w zaprzęg. Cichy, łagodny, pokorny charakter to cecha Chrystusa. To cecha zbawienna dla ludzi. Nie ma pokoju, nie mają pokoju bezbożnicy. <laughs> ci bezbożnicy to po prostu ludzie, którzy postanowili przeżyć swoje życie bez Boga. Którzy im przyniesie ten pokój? Tylko ci, którzy mają i niosą tę Ewangelię pokoju. Mamy stawać się podobni do Niego, podobni do obrazu Syna Bożego, tak uczył apostoł Paweł. Mamy podążać w jego ślady. No może nie czeka na nas śmierć na Rzymskim Krzyżu, ale może stanie się tak, że to nasze ja będzie w końcu ukrzyżowane. A przecież Słowo Boże mówi, że ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali ciała swoje. I wiecie, po jakim fragmencie ta wypowiedź pada? Dokładnie po tym fragmencie, który jest listą owoców Ducha Świętego. A więc kiedy mamy tą listę pokazującą nam Boży charakter, charakter Chrystusa, to nie przyjdzie inaczej do naszego życia. Napominam was przez cichość i łagodność Chrystusową, tak Paweł również napisał do swarliwych, kłótliwych Koryntian i powołał się na charakter Pana Naszego. Bo to jest ważne, właśnie, by sobie najpierw coś powiedzieć o charakterze człowieka, jakim on jest, a jakim Bóg chce, aby on był. To jest ważne, zanim powiemy sobie dużo więcej o samym Bogu. I wiecie, zauważyłem w mojej dwudziestoletniej posłudze, że mam wielu ludzi wokół siebie utalentowanych. Jestem taki mały przy nich. Ale tak niewielu ludzi dba o to, aby mieć charakter Chrystusa. A pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, uczy mnie o darach ducha. Czternasty rozdział tego samego listu uczy mnie o tym, jaki wielki bałagan powstał z powodu tego, jak ludzie postanowili korzystać ze swoich darów. No, swoich. A trzynasty rozdział, o czym to jest rozdział? My wiemy, że to jest hymn o miłości. Bóg jest miłością. Ucieleśnieniem tej miłości jest Chrystus. Oczywiście miłość nie jest Bogiem. Musimy być tu ostrożni. I co ja tam czytam? Gdybym każde słowo miłość chciał zamienić na słowo Jezus, to dowiedziałbym się, że chociaż mówiłbym językami ludzkimi, anielskimi, a Jezusa bym nie miał, byłbym tylko miedzią dźwięczącą, cymbałem brzmiącym. Gdybym miał wiarę, i choćbym góry przynosił, a Jezusa bym nie miał, byłbym niczym. Bo Jezus jest cierpliwy, Jezus jest dobrotliwy, nie zazdrości. Jezus nie jest chełpliwy, nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Jezus nigdy nie ustaje. Fragment kończy się słowami. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja. Oczywiście, że w każdym miejscu, w którym czytam Jezus, jest słowo miłość. Ale Bóg jest miłością, a Jezus jest ucieleśnieniem, pełni tej miłości. Więc zobaczcie, jak ważny jest charakter Chrystusa we wszystkim, co chcemy dla Niego zrobić, czym On nas hojnie obdarował jako Kościół. Bóg jest cichy od samych pierwszych stron Biblii. O takim Bogu uczymy się. Adam i Ewa usłyszeli szelest Pana Boga, przechodzącego po ogrodzie w powiewie dziennym. Bóg stroni od zgiełku, Bóg nie objawia siebie w hałasie, Boga nie poznasz w jakimś bałaganie, Boga nie znajdziesz w decybelach. To też trudno Boga usłyszeć w jakimś huczącym zgiełku dnia jednak poznają jego głos ci którzy szukają go w ciszy w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc mówi Izajasz 30 rozdział 15 werset zdaj się w milczeniu na pana i złóż z nim nadzieję jakże lubiany psalm 37 werset 7 ewangeliczny przekład biblii mówi w tym miejscu wycisz się przed panem oczekuj go cierpliwie Psalm 62, werset 6. Dwukrotnie czytamy w tym psalmie: Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w nim pokładam nadzieję moją. W retoryce hebrajskiej podwajanie miało zapewnić, zagwarantować, spowodować, że to jest poza wszelką dyskusją. To jest prawdziwa mowa aż do bólu. To jest pewne, prawdziwe, rzetelne słowo. Jedynie w Bogu. Wiecie, nasze ciała mogą w różny sposób odpoczywać. Możemy uprawiać sporty, możemy pojechać na wycieczkę, możemy spędzić dwa tygodnie w jakimś niesamowitym kurorcie, ale nasza dusza nie potrafi odpoczywać tak jak nasze ciało. Jedynie w Bogu może dusza człowieka naprawdę się uciszyć, uspokoić. Gromadząc te wszystkie fragmenty, jest ich więcej, na co nie mamy czasu. Pomyślałem sobie, że Bóg musi chyba mieszkać w strefie ciszy, a ja mieszkam w strefie hałasu. I muszę znaleźć się zupełnie w innym świecie, aby zacząć rozumieć Boga, aby móc nawet, powiem odważnie, słyszeć Boga. Zatem, dopóki nie będziemy skorzy, aby opuścić strefę hałasu, nie usłyszymy. Albo znacznie mniej usłyszymy z tego, co On chciałby nam przekazać, co chciałby, może o co chciałby mnie zapytać, do czego chciałby nas przekonać, dokąd chciałby nas poprowadzić, co mógłby pokazać, gdybyśmy tylko zechcieli zmienić strefę hałasu na strefę ciszy. W Starym Testamencie jest taka piękna historia człowieka ogromnie zniechęconego, człowieka bardzo utrudzonego. Człowieka, który poniekąd jest o nim powiedziany, moglibyśmy go tak nazwać, że to jest człowiek sukcesu. Eliasz jest wówczas zbiegiem. Zwycięstwo na górze Karmel jest już historią. Teraz ucieka przed Izabel, ona morduje proroków pana. Eliasz przebywa na odludziu, w przekonaniu, że wszystko stracone, że wszystko, o co walczył, już przepadło. Że nic w jego życiu się już tak naprawdę nie może zmienić. Pozostał on sam. Nikt mnie nie rozumie i nikt nie widzi tej tragicznej sytuacji. Tylko ja ją widzę. Ona jest tak zła, że życzę sobie, aby ten dzień był już moim ostatnim. No bo, coż można zrobić w pojedynkę? Zniechęcony, rozgoryczony, przykład człowieka w depresji. Życzy sobie śmierci, ale Bóg posyła tam aniołów, posila go i każe mu stanąć ponownie na górze. Czytamy to jest pierwszy królewska 19 rozdział, że on wszedł do pieczarzy, do jaskini, gdzieś się tam schował w tych swoich ciemnościach. A Bóg do niego mówi: wyjdź i stań na górze przed Panem. Oto Pan, co, co wydarzyło się na tej górze? Oto Pan przechodził, pierwsza królewska, 19 rozdział jedenasty werset. Oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały szedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszcz swoją płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy doszedł go głos: co tu robisz, Eliaszu? <laughs> Musisz wyjść z tej swojej jaskini, z miejsca, w którym jesteś, aby usłyszeć, co Bóg ma dla ciebie, aby odebrać to, co Bóg ma dla Ciebie. Poganie wiecie, zawsze szukali bóstwa w żywiołach i oddawali temu cześć. Im bardziej spektakularne zjawisko oglądali, tym większy podziw w nich to powodowało. Gdy jednak Biblia opisuje społeczność Boga z człowiekiem, to wskazuje na coś niezwykle intymnego i wymagającego od nas jakby sprzecznego z naturą życia, z środowiskiem, w którym funkcjonujemy. W społeczności z Panem potrzebujemy cierpliwości i ciszy. Choć zerwał się wielki wiatr, choć przyszło trzęsienie ziemi i choć pojawił się ogień, ani w tym wichrze, ani w tym trzęsieniu, ani w tym ogniu nie było Pana. Lecz potem przyszedł delikatny powiew wiatru, i uwaga, dosłownie tekst hebrajski mówi, że pojawił się cichy i łagodny szept. Biblia gdańska jeszcze uchwyciła ten hebrajski tekst, i czytamy tam, że Eliasz usłyszał cichy i delikatny głos. A więc Bóg przemówił szeptem. Ten, który jest cichy i łagodny, rozmawia z człowiekiem. Gdy przyszła cisza, w tej ciszy pojawił się Boży szept: Eliaszu, co tutaj robisz? Spójrzmy, że pomimo tego, że Eliasz w spektakularnych, głośnych, groźnych zjawiskach mógł widzieć, jak manifestuje się Boża chwała, to jednak nie mógł w tym, co wokoło niego się działo, nawiązać osobistej społeczności z Bogiem. Bóg panuje nad żywiołami. To jest prawda, ponad wszelką wątpliwość. Natura i wszelkie żywioły ogłaszają Jego chwałę. Psalmy o tym często mówią. Firmament głosi chwałę Jego. Ale społeczność z nim jest czymś innym niż manifestacja Jego mocy. I odbywa się to inaczej. W innych okolicznościach, w innej atmosferze. Eliasz potrzebował doświadczyć ciszy. Potrzebował wyciszyć się, wejść w strefę Bożej Ciszy, aby usłyszeć Jego szept. Ja myślę tak, że Pan może mówić do mnie, do Ciebie. Dzisiaj też przez to Słowo i podczas modlit, jeśli Twoje serce przebywa w Jego strefie, w strefie ciszy. Jeśli przebywamy w zbyt głośnej strefie, jeśli nie można o mnie o tobie powiedzieć, że jesteś cichy i pokornego serca, serca takiego chętnego do poddania się Bogu. Bo wiecie, że hałas także może być w nas, a nie tylko na zewnątrz nas. To nie usłyszymy Jego wołania, nie usłyszymy Jego wskazania, nie usłyszymy Jego pouczenia, nie zrozumiemy Jego prowadzenia, nie nawiążemy tej społeczności z Nim, o jaką chodziło Panu. Wiecie, że jest takie przysłowie, czasem tak mawiamy, że nie słyszymy nawet własnych myśli, ale często może być też tak właśnie głośno w nas, że nie możemy usłyszeć tych Bożych myśli. Bóg nie przekrzykuje się z naszymi myślami. Czasem jest potem tak jak ktoś mówi w przysłowiu kolejnym, że gdzieś dzwoni, ale nie wiadomo na której dzwonnicy. Kojarzymy, ułapiemy, ale nadal nie wiemy w jakim kierunku trzeba iść. Mamy najpierw przyjść do Pana, mamy szukać u niego wskazówki. Nie wystarczy, że gdzieś dzwoni. Masz wiedzieć, jak należy postępować w Domu Bożym, tak mówił apostoł Paweł do Tymoteusza. Tak nie mówiłby, gdyby Boże Słowo nie objawiało wszystkiego, co jest potrzebne, do tego, aby prowadzić ten Kościół. Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. Jakże cenna obietnica, Psalm 32. Powołujemy się przecież na nią. Gdy nie szukamy Bożego prowadzenia, popełniamy więcej błędów, szereg błędów. Brakuje Ci mądrości, mówi Jakub: Proś, pytaj pana: Masz męża, siostro? Rozmawiaj z mężem. Masz zbór? Rozmawiaj ze starszymi tego zboru. To nie są przypadkowi ludzie. Stawiaj pytania, gdy czytasz Boże Słowo. Może znajdziesz taki tekst, zaufaj Panu i nie polegaj na własnym rozumie. A może znajdziesz inny, gdzie jest wrada wielu, tam jest bezpieczeństwo. I oto Boże Słowo stanie się drogowskazem na każdym zakręcie, jakiś drogowskaz, życiowym zakręcie. Wyobraź sobie, że musisz gdzieś dotrzeć, ale masz zaledwie strzępy, jakieś mapy. Czy postarasz się o całą mapę, skoro jest dostępna, czy co do reszty jakoś się domyślisz. Im mniej modlitwy, im mniej cichego czasu jest w naszym życiu, tym więcej błędów popełnimy. Zatem potrzebujemy czasu z Bogiem. I Bóg, widzę, odświeżył Eliasza. Bóg dał mu nowe siły, wykarmił go. Bóg przypomniał mu o jego powołaniu. Bóg pokazał mu, jak wygląda naprawdę sytuacja, z której nie zdawał sobie sprawy, a nie zdawał sobie bardzo sprawy. Eliasz mówi: Oto zostałem ja sam. Wszystko przepadło, a Bóg mówi, jest inaczej. Oto zachowałem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli swoich kolan przed balem. Wiesz, jaka lekcja z tego płynie? Bóg widzi twoją sytuację siedem tysięcy razy lepiej, niż ty ją widzisz. To nie jest nawet o dwa, trzy razy lepiej. To jest w ogóle przepaść. Między tym, jak my widzimy swoje życie i swoje problemy i jakieś zakamarki losu. Bóg pokierował go wreszcie do kolejnych zadań, wydobył go z tej jego jaskini. I tak spotkał Elizeusza, który po nim był Bożym reprezentantem pośród Izraela, co mówi mi, że ta służba miała przyszłość, a on myślał, że to już koniec. Bóg powołał go, aby namaścił na króla Jechu, nowego króla w Izraelu, bo oto zupełnie zmieni się oblicze kraju. Ileż zmian nastąpiło później, aż chciałoby się zapytać, jak to możliwe, że ten człowiek mógł tak głęboko zabrnąć w niewłaściwym kierunku. Co tu robisz, Eliaszu? brzmiało pytanie. Nie wiem, gdzie każdy z nas sobie w życiu zabrnął, w którym miejscu osobistej relacji takiej z Panem jesteśmy, jak wygląda może nasza służba, plany życiowe, relacje w Kościele, jakie jest nasze myślenie. Ja tego nie wiem. Ale może i do Ciebie Pan dzisiaj woła. Co z Tobą jest? Co się stało, że jesteś w takim miejscu w swoim życiu? Potrzebujemy, drodzy, tej błogosławionej ciszy przed Panem. A teraz na Nowy Testament spójrzmy króciutko. Mateusz, Ewangelia Mateusza, szósty rozdział, szósty werset. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do ojca swego, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Komora. Stare przekłady mówią alkierz, skarbiec. Miejsce odosobnienia, ale w gruncie rzeczy to była strefa ciszy w życiu, w domu każdego Żyda. Było to miejsce wyjątkowe. Greckie słowo Tamejon mówi o specjalnym miejscu w domu żydowskim, w którym rodzina składała równ, różne wartościowe przedmioty, dokumenty własności. To było takie miejsce, do którego nie wprowadzano osób postronnych. To był schowek na kosztowności. I Bóg, kiedy zaprasza nas do komory swojej, do naszych takich miejsc, to zaprasza nas do takiego cichego czasu ze sobą na osobność. Gdzie chce obdarować nas skarbami, rzeczami cennymi w Bożym Królestwie? Biblia mówi, że w Chrystusie są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. I rzeczywiście my nie dostrzegamy pewnych wartości, często tak jest, żyjąc w takim zgiełku i w takim chaosie dnia codziennego. Nie dostrzegamy tych skarbów, bo one są ukryte. Potrzeba znaleźć się w odpowiednim miejscu, aby zacząć odkrywać to, co Bóg nam dał w nim. Piotr powiada, że w nim są wszystkie darowane nam obietnice abyśmy stali się częścią boskiej natury. Paweł uważa, że możemy czerpać teraz ze wszelkich błogosławień z niebios. Ale czy myślicie, że wszystko to jest spada na nas automatycznie tylko dlatego, że to przeczytaliśmy, że jest w naszych Bibliach? Gdyby tak było, bylibyśmy bardzo szczęśliwymi ludźmi, posiadającymi już wszystko i niczego nie potrzebowalibyśmy więcej. Ale ciągle zmierzamy ku tej doskonałości. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze, czy też we właściwym czasie. Inny przekład mówi: list do Hebrajczyków, czwarty rozdział, 16 wers. Zobaczcie miejsce odosobnienia, miejsce modlitwy, miejsce w takiej strefie ciszy, to miejsce, w którym możesz być obdarowany łaską w stosownej porze. Wtedy, gdy tego potrzebujesz, Pan przychodzi do ciebie. I co? Pociechy Twoje pocieszają mnie w licznych utrapieniach serca mego. Jakiś piękny tekst. Ale czy my byśmy. Rozpoznawali te pociechy, gdyby nie czasem te okoliczności życia, w których się znaleźliśmy. Drugi Koryntian, apostoł Paweł mówi, że Bóg pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas sam Bóg pociesza. Otóż jeżeli doznajesz pocieszenia w takich trudnych momentach życiowych, staje się to czymś nieprawdopodobnym. Staje się to tw Twoją misją. Bądź pewny, że wkrótce spotkasz ludzi, którzy nie będą mieli tak łatwo jak Ty, i może nie szybko spotkają taką pociechę na drodze swojego życia, ale Ty im zaniesiesz tą pociechą, jaką zostałeś, zostałaś pocieszona. To wszystko człowiek odkrywa w ciszy, w takim pokornym spędzaniu czasu z Bogiem. I wtedy Jan Szczyciel, tak jak powiada, staje się to prawną w moim, twoim życiu. Z jego pełni wzięliśmy i to łaskę za łaską. Charles Spurgeon, wiecie, że to książę kaznodziei, tak o nim mawiano. On uważał, że w cichym przebywaniu z Bogiem kryje się źródło bogactwa w Chrystusie. Mamy taką książkę wydaną już dawno, bodajże w, w latach 60. Pierwszy przekład, a może i wcześniej był jakiś. Wydano książkę pod nazwą Klejnoty Obietnic Bożych. Tytuł oryginalny brzmiał Książeczka czekowa Banku Wiary Codziennie, cio, codzienne poświęcenie dla skarbu. Trzeba było wejść w strefę ciszy, otworzyć obietnicę każdego dnia i napełniać się tym słowem, jakie, jakie tam człowiek znalazł. Osobista modlitwa, to miejsce pełne skarbów w Chrystusie, to miejsce wyjątkowe. Skąd wiemy, że to jest miejsce ciszy? Stąd, że czytaliśmy: masz zamknąć za sobą drzwi. Wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się. Módl się to miejsce było ukryte dla oczu ludzi ciekawskich, zala od zgiełku, hałasu, oddzielone od spraw życia codziennego. Tam się nie toczyło życie w tym miejscu, takie codzienne, zdala od wszystkiego, co mogłoby rozpraszać, zdala od źródeł dźwięków. Oczywiście, że dzisiaj szukając takiego miejsca, możemy jeden je znajdzie przy kuchennym stoliku, zanim wszyscy domownicy wstaną z łóżek, ktoś inny podczas spaceru w parku, ktoś jeszcze inny przed swoim biurkiem. Miejscem pracy, zanim ta praca się rozpocznie, a ktoś inny jeszcze w zaciszu domowego ogrodu znajdzie takie miejsce odosobnienia. Ważne jest to, czy w ogóle mamy takie miejsce. Czy w ogóle szukamy Boga, aby go znaleźć w takich miejscach? Bóg, który jest w ukryciu, odpłaci tobie, czytam, tam w tym miejscu. Dosłownie, Greka mówi, że on z siebie weźmie i wypłaci tobie należność. Jakże trudnym to jest do wykonania dzisiaj. Żyjemy w czasach masowych imprez, eventów, głośnej muzyki, promocji multimediów, kolorowych świateł, pseudocudów, podkręcania emocji, teatralnego dramatyzowania nabożeństw, spotkań chrześcijańskich. I próbuje się ludziom wmawiać, że właśnie o to w tym wszystkim, co przeżyli, był Pan. To nie musiały być złe spotkania. Ale osobisty czas z Bogiem, poszukiwanie Pana w ciszy, to jest coś, co odchodzi do lamusa. Bo kto ma na to czas? Chcemy szybko przeżyć spotkanie z Bogiem. Chcemy niezapomnianych wrażeń. I chcemy wierzyć w to, że to był czas z Panem. I na ogół, choć nikt się do tego wprost nie przyznaje, wydaje nam się, że już wszystko wiemy. Już niczego potrzebujemy, nikt nie potrafi nas zbić z pantałyka, tak? Jakoś sobie damy radę przecież teraz. Taki Kościół jest ostatnim z Kościołów z Księgi Objawienia, do którego napisał list Pan Jezus Chrystus. Jedne z ostatnich słów Jezusa Chrystusa to właśnie Księga Objawienia. Ten Kościół istnieje z powodu Jezusa. Ten Kościół prowadzi działalność dla Jezusa. I ten kościół reprezentuje na ziemi Jezusa. A w tym kościele nie ma już Jezusa. Oni wszystko uważają, że wiedzą, niczego już nie potrzebują, wszystko odkryli, wszystko znaleźli. Nie uważają, nie zauważają nawet tego, że Jezus już jest po niewłaściwej stronie drzwi ich kościoła. Z zewnątrz puka do tych drzwi z nadzieją, że ktoś w końcu otworzy, i według przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblii przeczytam, jak to brzmi: Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. Jeśli ktoś usłyszy a to nie jest łatwe dzisiaj usłyszeć cichy, łagodny szept. To są słowa dla Kościoła, choć często słyszymy je w ewangelizacjach, jak gdyby było to przesłanie dla ludzi, którzy nie znają Boga. Ale jak mają ci ludzie usłyszeć, skoro Pan nie wali pięściami do drzwi, ale puka delikatnie, przemawia szeptem, przychodzi jako cichy, łagodny Pan. Nie ma go w trzęsieniu, nie ma go w wichrze, nie ma go w ogniu, nie w żywiołach. Izaja 42 rozdział, czytam. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza, natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo, nie będzie krzyczał, ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Zobaczmy, Jezus nie krzyczy pod drzwiami naszych serc. Aby w końcu ktoś raczył zauważyć, że jest inaczej, albo że może być inaczej. Czasem w czymś konkretnym, w co wchodzimy, co realizujemy, na co się decydujemy, co robimy, Pan Jezus może być już na zewnątrz. Choć my robimy pewne rzeczy z transparentem dla Jezusa. Cichy i pokorny jest nasz Pan Jezus. I chciałoby się powiedzieć, że mówi: zatrzymaj się, zatrzymaj się, ale hałas jest na zewnątrz nas, hałas jest w nas. I jak tu usłyszeć Jego głos? A wydostać się nie jest prosto z tego hałasu. Ciągle jesteśmy czymś zajęci. Jakiś czas temu na polskim rynku wydawniczym ukazała się książka pod dość prowokującym tytułem: Zbyt zajęci, by się nie modlić. I autor w taki prosty sposób zachęcił chrześcijan, aby zwolnili tempo w swoim życiu i znaleźli czas, by spotkać Boga. W jednym z rozdziałów napisał krótki cytat. Zadziwiające jest to, że myślimy o modlitwie jako o mówieniu do Boga, rzadko zatrzymując się i zastanawiając, czy Bóg chciałby coś powiedzieć do nas. Pomyśl: może od dawna Bóg chciałby coś powiedzieć, ale nie ma tej możliwości. Zbyt dużo słów, zbyt dużo dźwięków, hałasu. Ludzie, którym naprawdę zależy na usłyszeniu Boga, muszą być gotowi na zapłacenie pewnej ceny. Nie ma innej drogi. Tą ceną jest cierpliwe trwanie w ciszy przed Bogiem. I wcale nie jest to takie proste. A co, jeśli usłyszelibyśmy coś, co się nam nie spodoba? Jest wbrew naszym oczekiwaniom, wbrew naszym wyobrażeniom. A czy to takie odosobnione? Otóż Stary Testament mówi, wymyślili sobie synowie izraelscy nieprawdziwe rzeczy o Bogu swoim i oddawali cześć bałwanom. Cóż to za trudność wymyślić sobie Boga, który nie istnieje i oddawać Mu cześć. Psalm 115 mówi, że ci Bogowie mają uszy, lecz nie słyszą, mają oczy, lecz nie widzą, mają nozdrza, lecz nie wąchają, mają usta, lecz nie smakują. I pada takie stwierdzenie: niech będą wszyscy twórcy podobni im. Otóż, kiedy człowiek wymyśla sobie obraz Boga, który nie istnieje, staje się podobny do tego obrazu. I ślepy, i głuchy, nic do Niego nie dotrze. Dlatego tak ważne jest, abyśmy się umieli zatrzymać. Psalm 46, wers 11. Zatrzymajcie się, a we mnie uznajcie Boga. Ten wielki Psalm warownym grodem jest nasz Bóg. W tym psalmie czytam: Zatrzymaj się człowieku. Pan Jezus nauczał, aby zatrzymywać się, i trwał miejscu odosobnienia. Pokazywał to swoim życiem. A wczesnym rankiem, przed świtem wstał i wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. Szymon zaś i ci, co z nim byli, pośpieszyli za nim, a gdy go znaleźli, rzekli do niego wszyscy cię szukają. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, czysty piąty werset do trzydziestego siódmego. Wszyscy cię szukają. Tak to jest, że wszystkie sprawy nas szukają i wiecie co? I znajdą nas. Wszyscy ludzie z ich potrzebami, wszystkie sprawy dnia codziennego, obowiązki, praca, przyjdzie to wszystko. Potrzebujemy jednak, tak jak Pan Jezus, wyprzedzać je i szukać tej osobistej więzi z Bogiem. Był taki człowiek, ja już powoli zmierzam do końca, by było jasne. Był taki człowiek, bez wątpienia człowiek modlitwy, XIX wiek to jest. Nazywał się George Miller. Postawił. Pozostawił wspaniały przykład. W jego pamiętniku, zacytuję kilka wyjątków z jego pamiętnika. Napisał tak: Spodobało się Panu nauczyć mnie pewnej prawdy, z której czerpię korzyści już ponad 14 lat. Oto ta prawda. Jest dla mnie jaśniejsze niż kiedykolwiek, że pierwszym, największym i najbardziej podstawowym zajęciem każdego dnia powinno być dla mnie rozradowanie swej duszy w Panu. Pierwszą rzeczą, o której powinienem się zatroszczyć, nie jest to, jak mogę służyć Panu, ale jest, ale jak mogę rozradować swoją duszę i jak pielęgnować wewnętrznego człowieka. Pisze dalej: Mógłbym starać się służyć Panu, głosząc prawdę nienawróconym, mógłbym starać się o dobrowierzących, albo próbować pomóc z rozpaczonym, mógłbym na inne sposoby próbować zachowywać się, jak przystoi Dziecku Bożemu na tym świecie. A jednak, nie będąc szczęśliwym w Panu, nie pielęgnując i nie umacniając wewnętrznego człowieka dzień po dniu, wszystko to może być wykonywane w niewłaściwym duchu. Czas zatrzymywania się i poszukiwania Boga jest niezwykle ważny. Ten George Miller podsumował swoje przemyślenia, mówiąc: To, jak nakarmię się rano przed Panem, decyduje zawsze o moim stanie ducha przez cały dzień stan wewnętrznego ducha. Wiecie jakie to jest ważne? Biblia daje nam wiele przykładów ludzi, którzy potrafili zatrzymać się i usłyszeli, co Bóg miał im do powiedzenia. Bóg jest w strefie ciszy. Uczy mnie też właściwego reagowania na to, co przychodzi. Módlcie się, abyście nie ulegli pokuszeniu i przyszło na uczniów pokuszenie. Potrafili właściwie zareagować na to, co przyszło. Jeden z nich tylko pod krzyżem był, reszta to kobiety. Pewnego razu odwiedzili wioski samarytańskie i wpadli na genialny pomysł, żeby grillować tych farmerów tam z Samarii. Spójrzmy na nich ogień z nieba. Oni są niegościnni, nie przyjęli nas, jak oni mogli. A Jezus mówi: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Czas spędzony z Bogiem jest ważny. Bóg nastraja naszego ludzkiego ducha. Dał nam ducha swego. Powołał swoich uczniów, wiecie po co? Ewangelia Marka. Żeby z nim byli i żeby wysłać ich na zwiastowanie Ewangelii. Przed wszelką misją, wszelką pracą było, aby z nim byli. Musimy znaleźć czas, aby z nim być. Prawdziwe chrześcijaństwo rodzi się w strefie ciszy. Nie podczas pośpiesznych modlitw, nie na koncertach chrześcijańskich, choć ja lubię muzykę i lubię koncerty, żeby było jasne. Nie na konferencjach, choć czasem jeżdżę na konferencje, nawet nie na ławce kościelnej czy krześle kościelnym, gdy słuchasz kazania. Ale to wszystko rodzi się w strefie ciszy z Bogiem. W strefie ciszy rodzą się błogosławieni cisi, od czego zaczęliśmy to zwiastowanie. I oni zmienią kształt ziemi, zmieniają. Oni, a nie ci głośni i przebojowi, posiądą ziemię. Wielki misjonarz Chin Hudson Taylor się nazywał, o potrzebie cichego czasu z panem powiedział, że najlepszą chwilą na dostrojenie instrumentu jest chwila tuż przed koncertem, nigdy zaś po. A każdy dzień stawia wyzwania, by zagrać koncertowo swój dzień, a to wymaga dostrojenia tego naszego wewnętrznego instrumentu z tym w niebie. A nie wiesz, co dzień przyniesie? Jakie utrapienie przyjdzie? Jakich ludzi spotkasz, w jakich rozmowach weźmiesz udział, jakich wyborów dokonasz, jak zareagujesz na newsy, a wśród nich będą fake newsy. Pewien sławny muzyk powiedział: Jeśli zaniecham prób przez jeden dzień, mogę to zauważyć, jeśli zaniecham prób przez dwa dni, zauważą to moi przyjaciele, jeśli zaniecham prób przez trzy dni, zauważy to moja publiczność. Jeśli nie masz odpowiedniego czasu, osobistego czasu z Panem, będzie to miało wpływ na Twój charakter. Najpierw zauważy to współmałżonek, potem przyjaciele, potem kościół. Zastanów się i pomyśl: włącz do swojego życia cichy czas, wyciszenie się, wymagające. Wyłącz telewizor, wycisz muzykę. Zdejmij słuchawki z uszu, odłóż, wyłącz telefon, odejdź od laptopa, od internetu, wyloguj się z Facebooka, oddziel się od innych ludzi i spraw, by wejść do strefy ciszy, w obecność Boga, by Go szukać i usłyszeć, by nabrać sił, by mieć tego Jego ducha i mieć to Jego kierownictwo w życiu. Módl się o otwarte uszy. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Księga objawienia. Nasłuchuj, co ci powie. Gdy czytasz słowo, nasłuchuj. Gdy modlisz się, nasłuchuj. Tak jak Habakuk, drugi rozdział, pierwszy wers. Muszę stanąć na mym postelunku, udać się na basztę. Muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie. Co odpowie na moją skargę? I odpowiedział mi, czytamy. No to jak jemu odpowiedział, to dlaczego? Żeby nie odpowiedział tobie. Wypróbuj, co to znaczy w milczeniu zdać się na Pana? Co to znaczy zatrzymać się i zobaczyć w nim Boga? W sprawach, które Cię dotykają, które Cię męczą, które Cię nurtują, które sprawiają ból, które sprawiają cierpienie, albo jest wyzwanie przed Tobą. A może Siedzisz w takiej jaskini jak Eliasz i to jest Twój czas depresji, zniechęcenia. No może czas już wyleść z tej jaskini i stanąć przed Panem. Twarzą twarz mam Pana przed sobą. Tak Dawid mówił doświadcz tego, co to znaczy usłyszeć. Przebij się przez ten swój hałas, oddziel się od tego. Tak rodzą się błogosławieni cisi. Życzę sobie tego bardzo. Życzę tego też wam. By się rodziło wielu takich, którzy poruszą. Tą Ziemię, tą Ewangelią nazwaną Ewangelią pokoju, zanoszoną łagodnie, wszczepianą łagodnie w życie innych ludzi. Dziękuję za Wasz czas. Wybaczcie, że może długo. Niech Bóg Was błogosławi.